przeżywamy przez nas ostatnio czas Bożego Narodzenia, być może zrodził w niektórych pytanie, skąd wzięła się ta data świąt. Bo przecież nigdzie w Ewangelii, w Piśmie Świętym nie znajdujemy takich informacji. I jeśli ktoś zaczął szukać, rzeczywiście mógł odkryć, że absolutnie nie jest związana z dniem narodzin Pana Jezusa. A jest to po prostu przejęty wyjątkowy czas, który w przyrodzie nazywamy przesileniem. Rzymianie świętowali wówczas narodziny niezwyciężonego słońca, bo od tego momentu dzień stawał się coraz dłuższy. Zaczęła się rodzić nadzieja, że będzie więcej ciepła, że będzie więcej słońca. Musimy sobie wyobrazić świat, w którym nie ma elektryczności, tak jak my dzisiaj żyjemy w luksusie. Nie ma ciepła, które na jeden przycisk guzika jesteśmy w stanie wywołać. I ten moment przesilenia dla ludów żyjących w zwykłych, prostych warunkach był niesamowicie ważny. I stąd wzięło się świętowanie tego słońca, które zaczyna zwyciężać. Dzień się staje coraz dłuższy. I my, chrześcijanie, przejęliśmy ten dzień, bo kiedy Chrystus przyszedł na świat, to był dla nas ten moment, w którym wiedzieliśmy, że wszystko stanie się bardziej jasne, że całe nasze życie może być przepełnione nadzieją. I właśnie tak chyba jest, tak po prostu, kiedy widzimy, że ten dzień jest dłuższy, że mamy więcej godzin jasnych, że możemy nieco dłużej widzieć słońce, że rano coraz wcześniej będziemy widzieć nieco więcej jasności. Myślę, że każdy ma ten moment, kiedy uśmiech zaczyna się rodzić na twarzy, gdy widzi wstające słońce, kiedy ta czerwień porannego słońca zagląda nam do okien. Bo światło to nadzieja. Wszyscy potrzebujemy tego światła. I tak jak Boże Narodzenie przejęło tę datę pogańskiego święta, tak dla nas, ludzi wierzących, to Chrystus ma być tym porannym słońcem, wstającym. Mamy się cieszyć po prostu z życia, każdego dnia.